Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, za mną już drugi test zasięgu mojego Renault Kangoo. Pierwszy test zasięgu robiony był przy temperaturze minus 2 i takich kiepskich warunkach pogodowych. Wczorajszy test, bo to dzisiaj jest rano. Wczoraj jakoś tak nie nagrałem początku, to dzisiaj początek po fakcie nagrywam, że tak powiem. Był robiony już w temperaturach pomiędzy plus 6 a plus 2. I już tak rozjeżdżonym troszeczkę aucie, bo ja kupiłem tego elektryka, to on miał 35 tysięcy kilometrów i on ma 11 lat. Auto dużo stało gdzieś na pewno. Tak się ta bateria, ta chemia w tej baterii też, że tak można powiedzieć, była zastana. Udało się tylko wtedy te 85 km wyciągnąć przy minus 2, a teraz przy tych już plusowych temperaturach i przejechaniu już tam ponad 2000 km wygląda to, powiem wam, o wiele lepiej. Także tak pokrótce, z czym mamy tutaj do czynienia? Słuchajcie, aura dzisiaj trochę śniegowa. Renault Kangoo EL, to jest wersja maxi, najdłuższa jaka może być. Tutaj mamy baterię 22 kWh brutto. Netto na razie nam wychodzi około 16 kWh. Kolega musiał pójść trochę na łańcuch, bo rozrabia. Ale całą noc się wybiega, także żeby nie było, że zaraz pies na łańcuchu, bo wtedy dużo takich komentarzy dostaję. Jak zrobię koniec, to będzie sobie w końcu siedział. I tak, co ty tam zjadłeś dobrego? Kurpasy zjadł. I tak, słuchajcie, 22 kW, tak mówię, 15 kWh netto wychodzi, 16 około. I tutaj mamy to na 700 wagi, starą technologię. I co najważniejsze, tutaj mamy ogrzewanie, jak to mówię, na ropę, czyli potocznie zwane webasto, to jest mokre webasto, które grzeje płyn do ogrzewania kabiny. I też tutaj jest suche webasto, które ogrzewa nam właśnie wnętrze. Także nawet na taką pogodę jak dzisiaj, to ja sobie jak dzieciaki chcę do szkoły wywieźć, idę, włączam albo sobie włączam właśnie webasto, żeby zagrzało, albo włączam normalnie ogrzewanie elektryczne, które niestety nie jest za wydajne w tym aucie. Jakoś coś im tutaj nie wyszło. I tak jest. Dobra, słuchajcie, zapraszam na przygodę, na wycieczkę i czy poprawiło się, czy się nie poprawiło z tym zasięgiem. Pierwszy przystanek, także średnia prędkość 42,8. Leci się fajnie trasą z innymi autami, bez problemu. I mamy przybite 42 km, zasięg 36. Aktualnie nic nie ma. Średnie zużycie jak na razie 16,3. I zużyte 6 kWh, dalej coś mamy, już dalej nic nie mamy. Tak, średnia temperatura na zewnątrz, tak się wahała, 6-7 stopni się trzyma. I powiem wam, no patrzcie, sobie siedzę, ogrzewanie, jak to powiem, na ropę. Tutaj webasto Eggersprecher nas grzeje na jedynkę i to tak musiałem wyłączyć, tylko za gorąco. Ogólnie jak się tam powierzchnia nagrzeje, to już jest ciepło, jadę 4 osoby, jeszcze tam jakieś towary mam dowalone, to no 2 tony ważymy i tak się na spokojnie sunie. Także jak na razie z tego co ja widzę, no te 100 km to tak ledwo jest w zasięgu, tylko zobaczymy ile się uda wyciągnąć z baterii, bo ostatni test był na, tak jak mówiłem, minus 2, a teraz plus 6, także mogę więcej po prostu wyciągnąć z baterii. Może się jeszcze cieplej zrobi, tam też się zaczyna trochę przejaśniać, zobaczymy. Także lecę dalej, znaczy lecę, na razie idę na kawę, coś tam, później jeszcze drugi przystanek za jakieś 11 km. Normalnie trasa rozplanowana, czy się wyrobi, czy nie. I później do domu jeszcze 35 km, także tak około stówki. No zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Jak się nie uda, to mam powerbanka i się poratuję od biedy, albo mam Huberta po drodze, jak zobaczę, że no jednak za mało będzie, to się doładuje, także no, do następnego przystanku. Dobra, lecimy dalej. Ekipa z tyłu siedzi mocna. Także powiem wam, trzymam się średnio te 16,5 kWh. No i tak patrzę się po tej baterii, to widzę, że ciepło jej, ciepło, no 7 na plusie jest, ale widzę, że to w miarę pomaga. Także no, jestem ciekaw, czy będzie ponad 100 km. Dobra, lecimy. A drugi przystanek szybko,
około 10 km, także dalej 16,3 średnia i 8 kW zużycie. Także z tego co ja widzę, to temperatura jedno, bo tamten test był na minus 2, teraz tak średnie plus 7, plus 6, jeszcze trochę słońca było. To w aucie było gorąco, jak auto stało na słonku, także to też robi robotę, ale ja widzę, że już trochę pojeździłem nim, bo to jak miał 35 tysięcy przejechane, ale auto ma 11 lat, już 12. Tak jakby się ta chemia w tej baterii trochę rozruszała, jak to można kolokwialnie powiedzieć, i uda się więcej wyciągnąć. Na razie nie ma źle, 8 kWh, 16 mi się udało, bo widzę, że jest szansa na 17. Walka o 1 kWh, bo będę jakiś głupi. Czego nie? Cały czas to jest zabawa. Dobra. No i wróciłem do domku. Cały zdrowy. Jeszcze nawet trochę baterii mam. Co tak mi da? A to tak w telefonie zmienia dziwnie kolory. Średnia prędkość 36 km. Całą drogę jechałem z jakimiś autami spalinowymi, no i taka prędkość mi średnia wyszła, inna nie chciała wyjść. A tutaj, no, to tak wspomnę, wszyscy mówią, że gonią, nie wiadomo jak. A wychodzi jak wychodzi. Przejechane 96 km mamy. I tak, zasięg jeszcze 9 km, także po tym, ja tak powiem, po tej wskazówce tak wychodzi, ale to jest zasięg do zera. Jeszcze jak mi tutaj wszystko zniknie, to mi się już kreski pokażą, to jeszcze śmiało 10 km robię na tej rezerwie, takiej rezerwie rezerwowej. Także mogę śmiało powiedzieć, że 100 km mam pewne, przy temperaturach, jak wracałem, już było plus 2, plus 3 stopnie. Czyli takie temperatury, będzie mi widać, no nawet mi widać. Takie temperatury właśnie między 5, 3 stopnie. Na zimnej baterii, bo pojechałem do jednego miejsca, posiedziałem, pojechałem do drugiego miejsca, posiedziałem, później wracałem, także bateria zimna, no takim autem, jak to mówią, jazda to wyzwanie, ale jak już mam go wyczutego, wiem gdzie jadę, wiem gdzie wracam, w razie od biedy mam się gdzie naładować, bo jeszcze u Huberta chwileczkę byłem, także tam się mogę w tych okolicach ładować ile chcę u niego, bez problemu żadnego. To już tamtą stronę mam temat załatwiony z zasięgami. Średnia prędkość, a nie w tą stronę. I zasięg jeszcze tak jak pokazywało 10,9. Średnie spalanie 15,7. Powiem wam, no nie jest źle jak na tą masę. Tak jak mówiłem, tutaj lekko jest auto same 1700 waży plus jeszcze 4 osoby, jakiś bagaż. Mamy 2 tony. Także w koła nabite jest 2,8 atmosfery. I nawet czuć, nawet dziur za bardzo nie czuć, bo ta masa to wszystko niweluje, także no. I zużycie 15 kWh, czyli 16, jest jakieś 16 z kawałkiem. Bateria się może nie powiększyła, ale ta efektywność się po prostu tego wszystkiego poprawiło poprzez to, że te parę stopni jest cieplej, także no. Nie jest źle, mogło być lepiej, bo tutaj tak 200 powinno być zasięgu przynajmniej. Ale pomału, no spokojnie, na razie no niestety wkład to jest około 18 tysięcy, żeby wymienić tutaj baterię na taką o pojemności 40 kWh, czyli dostęp jakieś 36, no i wtedy 200 km zasięgu bez problemu, a mając ogrzewanie na paliwo. No teraz jak wracałem, to tak może dłużej ten trochę piec pochodził, bo tak to nawet go przez drogę wyłączałem, bo przy plus 3, nawet na jedynce tutaj jest po prostu za ciepło w aucie. Widzicie, siedzę tylko w polarze, czapka i nie ma problemu żadnego. Także biorę się, ładuję. Zobaczymy ile weszło, jak zużyłem, ile tu dokładnie. Zużyłem 15 kWh, zobaczymy ile trzeba wsadzić, bo na pewno z 18 trzeba będzie w niego zapakować. Także objechałem, żyję. Lecimy dalej z tematem. Dzień dobry. Mamy drugi dzień, słuchajcie. Auto się naładowało do pełna. O, myślałem, że więcej wciągnie tej energii. A 15 kWh zużył, tam 15 pewnie z haczkiem, bo to tam cokolwiek, co kWh pokazuje, nie pokazuje dokładnie po przecinku. A wciągnęło 17 kWh, także nie ma źle. Prądem 10 A.
ładowało, 7,5 godziny się ładowało. No i cała energia wczoraj poszła z magazynu energii, z wysokonapięciowego, bo troszeczkę wczoraj poświeciło i rozładowałem go. Do cna na dzisiaj już mi brakło, ale dzisiaj niestety nie naładuję za bardzo niczego niczym. To zobaczcie, mamy śnieżek na polu, pada, także trzeba iść odpiąć auto, odpalić ogrzewanie, żeby szyba już odpuściła, bo trzeba dzieciaki do szkoły zawieźć. A na zewnątrz zima nam wróciła na 2 dni mniej więcej, minus, no, 0 na minusie, mam nadzieję, że ja tak mówię. I czas by to jakoś podsumować, słuchajcie. Jest lepiej, na pewno jest lepiej. Będą się wszyscy śmiać. 15 km więcej zrobiłeś. Powiem wam, brakowało tych 15 km właśnie na taką wyprawę, gdzie ja tam mam oblecieć do teściowej, tam do szwagierki, tu tam się pokręcić. Dobrze, że tego Huberta mam tam po drodze, od biedy to zawsze zajadę. Bajera potnę, podładuję się i jadę dalej, ale dzisiaj nie było tego, takiej potrzeby, objechałem. Czyli pierwsze testy wyszły, że przy minus 2 i to cały czas na zimnej baterii, tutaj tak samo na zimnej baterii, to jest ważne, bo mógłbym się ładować i wtedy od razu start, jazda. Nie, mi chodzi o na zimnej baterii, żeby to było jak najbardziej realistyczne. Wtedy mi się udało około 85 km, ale to tak już, no, końcówka była, nie? Już odcinało po prostu baterię. A tutaj robię stówkę spokojnie, także jeszcze do odcięcia, mówię, 110 by zrobił. Jakby jeszcze spokojniuśko jechał, to jeszcze by dalej gdzieś zajechał. Także no, coraz lepiej, także no, także. Kolejny test będzie, no przynajmniej, żeby było plus 10 albo plus 15, wtedy już kompletnie bez ogrzewania. No tutaj pewnie ropy poszło tam ze 200. Mówię wam, jak jest powyżej zera, to ten piec się bujnie i za chwilę to wszystko wyłączam albo na zero daję. Jeszcze przed muchem, przewiewiem idzie. A w tamtą stronę jak leciałem, to słonko wyszło, to zagrzałem. Wyłączyłem całe ogrzewanie, dałem na obieg wewnętrzny. Tym co słonko nagrzało, bo to jest duża powierzchnia, ciepło było w aucie, nie było potrzeby. Ja cały czas w polarku sobie jadę, nie w kurtce, bo mi za gorąco. Także daję radę. Ja by komu taki kangur w koło komina, to wystarczy. A później to zobaczymy. Cały czas jest polowanie właśnie na powiększenie pojemności baterii. A bo tak raz wspominam, nawet z niemie, to auto finalnie już wyszło. Bo wcześniej miałem innego elektryka, sprzedałem, teraz mam tego. 20 tysięcy, słuchajcie. Auto, które ma 37 tysięcy teraz kilometrów przebiegu. Tutaj ono jest w pełni, że tak ten, nie fizycznie, tylko stan techniczny, nie? To jest... to jest fabryka, bo to nie miało się gdzie wytłuc. To widać, że to auto to jeździło tylko wokół komina, gdzieś tam. Może w takiej fabryce jeździło albo gdzieś. U nas dopiero widzi pierwsze dziury. No to warto dołożyć finalnie na początek te 18-20 tysięcy, żeby później tą drugą baterię oczywiście dalej gdzieś puścić, w dyszce by się zmieścił, mieć większy zasięg i można tym tłuc, tłuc i tłuc i tłuc. To jest i ogrzewanie, klimatyzacja, bo co jakiej nie wiadomo, jakiej nie ma, ale tutaj nie potrzeba. No, widzieliście, jaka średnia prędkość jest jadąc za normalnymi, zwykłymi, spalinowymi samochodami. Dzisiaj, gdzie nie pojedziesz, to wszędzie chcą cię skosić, mandatów ci narąbać, także nie ma sensu. Dobra, także ten test udany, uważam za udany. Lecimy do następnego testu, do następnych rzeczy, kombinacji z mojej strony. Także pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!